Hej, hej, z tej strony znowu ja, redaktor Julian, a oto kolejny odcinek z serii Stare versus Nowe. O Doomie już było, więc przyszła pora na Wolfensteina. Wracamy więc do początku wszystkich shooterów. Zapraszam. Zacznę od Wolfenstein 3D, pomimo tego, że wcześniej powstały dwie gry z serii. Jednakże to Wolfenstein 3D, wydane w 1992 roku, jest obecnie najbardziej zapamiętany. Jak na swoje czasy oferował graczom grafikę wysokiej jakości oraz dobrze zaprojektowaną rozgrywkę. Wcielaliśmy się tutaj w żołnierza Williama Blaskowicza, którego zadaniem jest ucieczka z tytułowego zamku Wolfenstein, a także powstrzymanie nazistów przed stworzeniem armii nieumarłych. Poruszamy się więc po sporych poziomach wypełnionych ukrytymi przejściami i wrogimi żołdakami. Co ciekawe, o ile same poziomy są w 3D, to przedmioty i wrogowie to sprajty 2D. Teraz zajmiemy się Return to Castle Wolfenstein, który premierę miał w 2001 roku. Fabuła nie jest tu zbyt ważna, po prostu ponownie jako BJ Blaskowicz musimy powstrzymać nazistów przed wprowadzeniem w życie ich strasznych planów. Tym razem jednak w pełnym 3D. Tryb multiplayer jest jednak tym, za co gracze zapamiętali tę grę na zawsze. Sprowadzał się do walki pomiędzy dwoma drużynami. Mieliśmy do wyboru cztery zróżnicowane klasy, które uzupełniały się wprost idealnie. Mam za mało czasu, żeby wdrażać się w szczegóły, ale ludzie cały czas w to grają. W 2003 wydane zostało Wolfenstein Enemy Territory, który jest po prostu rozwinięciem tego trybu multiplayer. Kolejną pozycją na liście jest Wolfenstein z 2009 roku. Dla odmiany musieliśmy powstrzymać nazistów przed stworzeniem superbroni, oczywiście jako William Blaskowicz. Tym razem nasz arsenał poszerzony został o magiczne moce, więc zawsze coś nowego. Była to całkiem dobra gra, jednak nie zapadła zbytnio graczom w pamięć. Teraz jednak przechodzimy do bardziej współczesnych odsłon serii. Wolfenstein The New Order pokazało, że efektowne gry akcji cały czas są w modzie. Gra szybko osiągnęła ogromny sukces. Naziści wygrywają tu wojnę, a pokonać ich jak zwykle może tylko William Blaskowicz. Rozgrywka została tu znacznie odnowiona. Pokaźną ilość uzbrojenia mogliśmy modyfikować, a także mieliśmy możliwość dzierżenia dwóch broni jednocześnie. Opcją było także przechodzenie etapów po cichu, unikając wymiany ognia, co było sporą nowością. Wolfenstein The Old Blood z 2015 jest prequelem poprzedniej części. Mamy tu kilka urozmaiceń rozgrywki, a także zombie nazistów, czyli to co tygryski lubią najbardziej. Wolfenstein 2 The New Colossus z 2018 to kontynuacja przygód pana Blaskowicza, tym razem w Ameryce. Jak zwykle dostajemy nowe zabawki do arsenału i rzeszę nazistów do ubicia. Niedawno premierem miał za to Wolfenstein Youngblood, w którym jako córki Blaskowicza kontynuujemy rodzinną tradycję, tym razem w koopie. Jeśli chodzi o mój werdykt, to seria Wolfenstein cały czas się trzyma i nie zwalnia tempa. O ile najnowsze odsłony są bardzo dobrymi grami, to i tak polecam cofnąć się do starszych części. Co jak co, ale naczelnemu cały czas zdarza się mnie przyłapać na graniu w Wolfenstein 3D w pracy. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejny piątek. Cześć!